うん。<noise> Witam wszystkich Państwa na pierwszej historii tego kanału, jak i również w historii platformy YouTube Gali Rozdania Złotych Pudełek, gdzie powspominamy sobie trochę ubiegły rok 2023, wyłonimy najlepsze z najlepszych i najgorsze z najgorszych animacji, jakie ujrzały światło dzienne w poprzednim roku. W tym roku grupa ekspertów w postaci mnie oraz wszystkich moich osobowości starannie wyselekcjonowała i nominowała animacje w aż siedmiu kategoriach, a są nimi najlepszy opening ending, najlepszy soundtrack, najlepsza postać, najgorsza animacja, najlepszy film animowany oraz najlepszy serial animowany. Warunkiem, jaki musiała spełnić każda z tych animacji było to, iż jej emisja zakończyła się w 2023 roku. Poza niektórymi kategoriami. Dlatego też dla przykładu taka Freeren nie otrzymała nominacji w kategorii najlepszy serial animowany z uwagi na to, iż wciąż jeszcze wychodzi. Lecz jak najbardziej ma na to szansę w przyszłym roku. Dodatkowo, jeżeli zastanawiacie się dlaczego jakaś bajka nie znalazła się na liście nominowanych, pozycja uważacie, że powinna, odpowiedź jest bardzo prosta. Posta, prawdopodobnie nie oglądałem. Zanim jednak zaczniemy, chciałem powiedzieć, iż otworzyłem serwer na Discordzie specjalnie dla Was, żebyśmy mogli się jako społeczność oscylująca wokół mojego kanału oraz kreskówek pointegrować. Tak więc serdecznie zapraszam do wbicia. Jeżeli to mamy więc za sobą, przejdźmy więc do pierwszej, siedmiu kategorii, jaką jest... Najgorsza animacja. Nominowanych w tej kategorii mamy aż pięciu, a są nimi Velma, Blue-Eye Samurai, Macho Shoujo Magical Destroyers, Kuraku, Szyczenie oraz Miss Kraken Ruby Gilman. Zacznijmy może od najbardziej kontrowersyjnej nominacji na tej liście, a mianowicie od niebiesko samuraja, na temat którego wypowiadałem się ostatnio na tym kanale i, well, materiał mój wywołał dość sporą burzę, stąd też nie będę się na tą pozycją jakoś bardzo rozwodzić Jeżeli chcecie poznać moją opinię na temat tego show, to zapraszam was do śniadania po tamten materiał. Natomiast myślę, iż nieważne co by się miało zdarzyć, i nieważne jak bardzo by się ktoś ze mną nie zgadzał, to nie zmieni to faktu, iż ta bajka mi się po prostu no, nie podobała. I myślę, że mam do tego prawo i nie ma w tym żadnej większej filozofii. I tak samo jak mi się ma prawo nie podobać, tak samo ktoś inny może uważać, że ten serial zaraz działo i nie ma w tym nic złego. Myślę, iż na tym właśnie polegają odmienne opinie. Złe natomiast jest to, iż w komentarzach pod tym materiałem nagromadziła się grupa ludzi, która przyszła głosić swoje seksistowskie i homofobiczne poglądy, co wow, jest po prostu obrzydliwe. Moje nielubienie tej bajki nigdy nie wiązało się w żaden sposób z jakimiś szowinistycznymi poglądami i kompletnie nie zgadzam się z niektórymi komentarzami. Jeżeli to sobie wyjaśniliśmy, to może przejdźmy do następnej nominacji, jaką jest Miss Kraken Ruby Gilman. Pomijając oczywiście fakt, jak dużą klapą finansową okazał się ten film oraz to, jak absolutnie zerową promocję on miał, największym problemem tego filmu jest to, iż jest on po prostu nijaki, co jednocześnie czyni go najwyżej ocenianą przeze mnie pozycją w tej kategorii, lecz jednocześnie uważam, że nie mam o nim zbyt wiele do powiedzenia. Na plus uważam tutaj sparodiowanie Syrenki Arielki i postawienie jej w roli antagonisty, jednak co z tego, skoro trailer do tego filmu kompletnie spoileruje główny plot twist. I tak, motyw, z którym Syrenka okazuje się zła, to miał być plot twist. Początkowo dostajemy coś, co przypomina sztampową historię o dwóch zwaśnionych rodach, które jednoczą się za pośrednictwem młodego pokolenia z uwagi na ich przyjaźń, miłość czy cokolwiek. Jednak nikt tego nie kupuje, bo o ile nie poszliście na ten film w ciemno, to doskonale wiecie jak cała ta historia się zakończy. Ale wiecie co wyjątkowo kompletnie nie spodziewałem się, jak ostatecznie się skończy? Magiczne dziewczynki, magiczni rozpierdacze. Anime, które początkowo zapowiadało się dla mnie jako topka, przynajmniej sezonu, w którym wychodziło, a możliwe już nawet roku, ostatecznie skończyło jako absolutne gówno, a obecnie uważam, że jest za zdecydowanie najgorszą chińską bajkę, jaką obejrzałem i coś, co zdecydowanie mogę nazwać największym zawodem 2023 roku. Nie wiem jakim cudem tak oryginalny i absurdalny pomysł skończył w tak fatalny sposób. Wiecie o czym opowiada ta bajka? Wyobraźcie sobie post setting, w którym rząd Japonii zdecydował się zdelegalizować wszystko, co ma jakiekolwiek powiązanie z otaku, i organizuje łapanki i zwozi tych ludzi do obozów. A nasz protagonista, otaku Hiro, stoi na czele grupy rewolucjonistów terrorystów, którzy starają się zmienić ten porządek rzeczy, a wszystko za pomocą trzech najbardziej spaczonych, magicznych dziewczynek, jakie widzieliście w historii. Oj tak, mamy tutaj motyw z Holokaustem dla Mango Zjebów. Chyba nie muszę mówić, dlaczego ten tytuł wydawał się tak bardzo fan do oglądania przez pierwsze parę odcinków. Problem pojawił się natomiast wtedy, gdy brnęliśmy w ten tytuł coraz dalej i dalej, a każdy odcinek stawał się coraz gorszy i przede wszystkim nudniejszy, a samo zakończenie to po prostu jakiś żart. Velmię poświęciłem już cały odcinek na początku zeszłego roku, więc zamiast się teraz nad tym rozwodzić, mogę Was odesłać do tego materiału, w którym dokładnie wypunktowałem wszystko, co jest nie tak z tym serialem. Natomiast, jeśli miałbym teraz wszystko jakoś podsumować, to Velma to po prostu kolejna naprawdę zła kreskówka dla dorosłych z całym kastem niemożliwych do polubienia postaci, nieśmiesznymi i obrzydliwymi żartami, a wszystko to odsadzone w znanym nam wszystkim uniwersum Scooby-Doo. Jednym słowem, nieśmieszny żart, który z jakiegoś powodu powstał i nikt na etapie produkcji nie pokapował się, że to zatworzą jest absolutnym głównym. Przechodząc dalej na naszej liście nominacji mamy także życzenie, które jak na film powstały na stulecie Disneya, wypada raczej słabo oraz jednocześnie jest jedną z największych porażek finansowych zeszłego roku. Czy G Kuraku, o którym powiedzieć mogę jedynie to, że było naprawdę nudne, głównie przez spacing tego show, bo przypominam, że przez 8 odcinków tej bajki bohaterowie dopiero przypływali na wyspę, gdzie cała fabuła miała się dopiero zacząć, oraz to, iż spodziewałem się z czegoś lepszego po autorze, który był swego czasu asystentem tatsuskiego Fujimoto, autora Man'a, tym bardziej patrząc po tym, jak świetnymi mangami uraczyli nas inni jego asystenci. Jednak tylko jedna z tych bajek zasługuje na miano najgorszej z najgorszej, na miano czegoś, co chętnie bym odzobaczył, lub jeśli miałbym w posiadaniu wekiu czasu. Zrobiłbym wszystko, aby nie dopuścić do powstania tego czegoś. Tak więc, panie i panowie, miano ja na najgorszej animacji roku 2023 otrzymuje nic innego jak. Niebie żartuję. Welma. Nie wiem, czy powinniśmy teraz świętować, czy może raczej rozpaczać za naszym marnym losem wszystkich tych, którzy obejrzeli tą abominację. W każdym razie gratuluję zwycięzcom i przechodzimy do następnej kategorii, którą jest. Najlepszy są Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która moim zdaniem sprawdza się najlepiej w medium filmowym i jednocześnie sprawia, iż nas scena ma szansę lepiej wybrzmieć niż na przykład w takim medium książkowym czy komiksowym, to jest w nim właśnie muzyka, która niesamowicie potrafi budować klimat i jednocześnie chwytać nas za serce. I tak się składa i w przemyśle animacyjnym pojawiło się w tym roku kilka naprawdę świetnych tytułów z niesamowitym doborem muzyki, a są nimi: Scott Pilgrim Takes Off z takimi hitami jak I feel fine, czy My United State of Whatever, niebiesko. Oki Samuraj, który pomijając dwa utwory, które moim zdaniem kompletnie nie pasowały do klimatu owej produkcji, to poza tym ma naprawdę świetną ścieżkę dźwiękową z kawałkami, które świetnie dają klimat Japonii okresu Edo, Marshall z wieloma bangerowymi, rapowymi kawałkami, czy wreszcie najnowsze Spider-Verse, chociażby absolutnie fenomenalnym motywem muzycznym Miguela Ohary, który wywołuje u mnie ciary, gdy tylko go usłyszę. Będąc szczerym, dylemat miałem już na samym etapie. Nominowania czegoś do tej kategorii, gdyż naprawdę istnieje wiele, wiele animacji z fenomenalnym soundtrackiem, których nie ująłem w tym materiale, jednak istnieje tylko jedno show, które szczerze w mojej opinii zasługuje na tą statuetkę i swoją ścieżką dźwiękową najbardziej zapadło mi w pamięć, a tą bajką jest nic innego jak The Amazing Digital Circus. Ze szczególnym wspomnieniem o utworze Your New Home, który usłyszeć możemy na samym końcu odcinka pilotażowego. Wiecie, co jeszcze niesamowitego ma niesamowity digitalowy cyrk? Postacie. I tak się składa, iż jedna z nich dostała nominację w naszej następnej kategorii, jaką jest najlepsza postać roku 2023. A nominowanych w tej kategorii mamy Jaxa ze wspomnianego cyrku i jednocześnie laureata tumblowego Bezboja. Boya. Cóż mogę o nim powiedzieć? Jax jest absolutnym skurwysynem i jakimś wysłannikiem chaosu, którego absolutnie ubóstwiam. Jax jest postacią, która zrobi wszystko, aby tylko inni mieli gorzej. Kłamie, manipuluje i kto wie co jeszcze, jednak robi to w sposób, który nas jako widza nie odrzuca, a wręcz przyciąga. Innymi postaciami nominowanymi w tej kategorii jest Louis Lane z My Adventure with Superman, Matthew Patel z animowanego Scotta Pilgrima oraz Spider-Punk zeszłorocznego Spider-Verse. Myślę, iż ten ostatni w pewien sposób bardzo przypomina Jacksa. Spider-Punk, podobnie jak on, nie słucha się nikogo i podąża swoją własną ścieżką chaosu. Dodatkowo jest anarchistą, co dla mnie jest dużym plusem, bo motyw anarchii jest prawdopodobnie moim drugim ulubionym motywem w literaturze. Kolejną nominowaną postacią jest Matthew Patel z mojego ukochanego Scotta Pilgrima i ta postać znalazła się na tej liście głównie przez to, jak inna jest względem oryginalnego komiksu, gdzie pokonanie go zajęło Scottowi zaledwie 10 stron, a Mafio Patel, tak szybko jak się pojawił, tak szybko też zniknął. Więc niesamowicie ucieszyłem się, gdy w animowanej wersji Scotta dostaliśmy tej postaci znacznie, ale to znacznie więcej czasu ekranowego, a on sam z postaci, która kompletnie mnie nie obchodziła, szybko stał się moim ulubionym bohaterem tej bajki. Ostatnia na liście nominowanych jest Louise Lane, która niesamowicie przypadła mi do gustu za to jak zawzięta jest, jeśli chodzi o oparte dążenie do celu, a wszystko to w połączeniu z najbardziej wholsą i realistycznym romansem zeszłego roku. I voilà, w ten sposób postać ta prawdopodobnie stała się jedną z moich ulubionych żeńskich protagonistek zeszłego roku. Jednak zwycięzca może być tylko jeden, i tylko jedna postać odejdzie dzisiejszego wieczoru z tą oto statuetką, a tą postacią i zarazem najlepszym bohaterem 2023 roku zostaje. Jax. Przykro mi, nie jestem w stanie wskazać nikogo innego niż tego dwulicowego królika. Tumblr jak zwykle miał rację. Wracamy na chwilę ponownie do muzyki, tym razem pogadamy sobie chwilę o najlepszych openingach i endingach 2023 roku. Od razu mogę zaznaczyć, iż kategoria ta została całkowicie zdominowana przez chińskie bajki, do tego stopnia, iż nie ma tu absolutnie praktycznie ani jednej pozycji z kreskówek. Przy tej kategorii myślę, iż należy też pamiętać, iż to co czyni dobry opening bądź ending, to nie tylko dobra muzyka, ale też przede wszystkim animacja i to jak ten opening w ogóle wygląda. Dlatego też nawet jeśli mamy do czynienia z absolutnym bangerem, to opening taki nie ma szans znaleźć się na tej liście, jeżeli po prostu nie wygląda dobrze. Myślę natomiast, iż najlepszym przedstawieniem kandydatów w tej kategorii jest po prostu puszczenie Wam ich fragmentów, tak więc Panie i Panowie, oto topka najlepszych w mojej opinii openingów 2023 roku. Szczerze nagrodziłbym tą tytuletką wszystkich z wymienionych opedów, ale zasady są jakie są i zwycięzca może być tylko jeden. Tak więc, panie i panowie, zwycięzcą w kategorii najlepszy opening, ending 2023 roku zostaje. Wiedźma z Merkurego. Nie jestem w stanie opisać, jak bardzo kocham ten ending, a momenty, gdy wokalistka wchodzi na coraz to wyższe dźwięki, które swoją kulminację mają w refrenie, kocham z całego serca i czuję, że moje ciało przyszywają dreszcze podekscytowania. Podsumowując, kocham lesbijki. Zanim przejdziemy do finalnych dwóch i najważniejszej kategorii, przypomnijmy sobie, że straciliśmy kogoś w tym roku, kogoś bardzo cennego. The Old House dobiegło końca. Zostawmy śmieczkę w komentarzu i uczcimy to minutą ciszy jebać Disneya. Jeśli to mamy ze sobą, przejdźmy więc do pierwszej z dwóch głównych kategorii, a mowa oczywiście o najlepszym filmie animowanym 2023 roku. Pierwszą z nominacji jest zeszłoroczny Spider-Verse, które wow, no myślę, że każdy kto oglądał ten film doskonale zdaje sobie sprawę, jak niewiarygodnie dobry był to seans. Po świetnej pierwszej części, twórcy wracają ponownie i serwują nam coś jeszcze lepszego, coś co zostanie w naszej pamięci na zawsze, tym razem z zasadą więcej, lepiej i dziwniej. Osobiście z ustęknieniem czekam na... Ostatnią trzecią część tej niesamowitej trylogii i mam nadzieję, iż ponownie się nie zawiodę. Jeśli miałbym wskazać jeden film, który mógłbym określić mianem sztuki, to myślę, iż byliby to właśnie chłopi. Nie jestem w stanie opisać jak ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta produkcja jak zniszczyła mnie wewnętrznie, przemieliła i wypluła. Tragiczna historia Jagny przeplatana z wątkami innych bukaterów, ukazujących cykl życia wiejskiego pod koniec XIX wieku, a wszystko to okraszone obłędną animacją wykonaną za pomocą rotoskopii. Jednym słowem arcydzieło. Nimona to cudowna historia o akceptacji, zrozumieniu i wielu innych kwestii. Już oryginalny komiks bardzo przypadł mi do gustu, lecz mam wrażenie, iż film ten wznosi tę historię na jeszcze większe wyżyny niesamowitości. Ponadto jestem bardzo zadowolony z tego, jak przedstawiono tutaj postać osoby niebinarnej, przy jednoczesnym braku dosłownego zaznaczenia tożsamości płciowej tej postaci. Szczerze, myślę, że w swoim czasie powinienem nagrać osobny odcinek poświęcony temu filmowi, bo chętnie pogadałbym o tym bardziej szczegółowo. Żółwie ninja od zawsze w jakiś sposób byli w moim życiu. Nigdy, ale jakoś nie byłem natomiast ich specjalnie dużym fanem, więc do samego filmu niekoniecznie miałem jakieś duże oczekiwania, ale damn, jak to dowiozło. Kocham przede wszystkim oprawę wizualną tego show, bo rzadko kiedy tworzę się animacje, które celowo mają wyglądać momentami brzydko, tym bardziej jeśli mówimy tutaj o filmie familijnym. Bawiłem się skrajnie dobrze, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to polecam koniecznie nadrobić. Blue Giant to anime, które na nowo rozbudziło miłość do jazzu wśród młodych Japończyków oraz także ludzi na całym świecie. Film ten to świetna historia trójki przyjaciół wraz z ambitnym i nigdy nie poddającym się protagonistom na czele, którzy od zera starają się zaistnieć w świecie jazzu, grając koncerty w różnorakich jazzowych pubach w Tokio. Nawet jeśli nie lubicie tego gatunku muzyki, to mimo wszystko polecam ten film każdemu, bo może właśnie dzięki niemu zakochacie się w tej muzyce, a jeśli nie, to film ten wciąż sprawia masę fajdy i porusza serca każdego odbiorcy. Cóż mogę powiedzieć, jeśli chodzi o filmy animowane, uważam ten rok za naprawdę bardzo udany. Jednak tylko jedna pozycja na tej liście zasługuje na miano najlepszych z najlepszych. Będąc szczerym, miałem trochę dylemat, a propos tego co wybrać, ale koniec końców nic nie zrobiło na mnie w tym roku tak dużego wrażenia jak właśnie Chłopi. Tak więc to ten film mogę nagrodzić tą statuetką za miano najlepszego w 2023 roku. Przechodząc natomiast do drugiej głównej moim zdaniem kategorii, czyli nagrody za najlepszy serial animowany. Na wstępie muszę powiedzieć, iż był to bardzo dobry rok. Dostaliśmy wiele niesamowitych perełek, ale oczywiście tylko jedna z nich zasługuje na miano najlepszej z najlepszych. Przechodząc do nominacji, pierwszą z nich jest Negoku Dai Makio, czyli anime dziejące się w postapokaliptycznym świecie, gdzie ludzkość musi zmagać się z problemem pojawiania się tajemniczych potworów. Dwójka głównych pokaterów przemierza kraj w poszukiwaniu tytułowego nieba, gdzie ponoć miejsce to jest wolne od problemów obecnego świata. Jednocześnie śledzimy także perspektywę grupy dzieciaków zamkniętych w pewnym ośrodku, a sam serial sugeruje nam, Iż właśnie to jest niebo, którego szukają protagoniści. Nieironicznie, nie wiem czy jakikolwiek inny serial, który oglądałem w tym roku, zniszczył mnie tak bardzo jak ten Goku Daimakio. Tym bardziej, finał sezonu, który jest wow, całkowicie zmienia postrzeganie całego serialu przez jeden malusienki plot twist. Unicorn Warriors Eternal to mój ulubiony typ kreskówek dla dorosłych, a wszystko przez to, iż początkowo ten serial miał być nadawany na Cartoon Network, jednak stwierdzono, iż bardziej nadaje się na Adult Swim, dzięki czemu mamy do czynienia z kreskówką, która nie ma ograniczeń kreskówek dla dzieci, natomiast wciąż jest na poziomie bajki, którą mogą oglądać też młodsi. Gendy Tartakowski ponownie wraca i jak zwykle nie zawodzi. Nie jest to jego pik, lecz wciąż moim zdaniem widać w tym show masę serduszka, a my jako widzowie z zaciekawieniem śledzimy losy protagonistów. Swego czasu recenzował tą bajkę na swoim kanale, więc jeśli chcecie poznać moją szerszą opinię, to serdecznie odsyłam was do tego filmu. Wydaje mi się, że nie ma na świecie innej rzeczy, którą jarałbym się bardziej niż Scott Pilgrim, a ta bajka sprawiła, iż jaraj zacząłem się jeszcze bardziej. Bardzo szanuję podejście, w którym show to całkowicie wywraca do góry nogami wszystko, co znamy z filmu czy komiksu, i idzie własną ścieżką jednocześnie sprawiając i zbawić się mogą osoby dobrze znane z tą marką, jak i nie. Oszczędzę sobie jakichś dogłębnych opinii na ten temat tego anime, bo jestem w trakcie przygotowywania dla was materiału, temat, jednak powiedzieć mogę jedno. Po Scotta Pilgrima sięgnąć warto. Wiem, że może być to trochę kontrowersyjna pozycja na tej liście, ale wow. Nieironicznie ta bajka zaliczyła jakiś pojebany progres względem poprzednich sezonów. Tyle lat bycia głównym i wreszcie dostaliśmy coś, co z pełną świadomością mogę polecić i ocenić pozytywnie. Tutaj również, ponownie, nie będę się bardzo rozwodził, gdyż ostatnio na kanale wleciała moja recenzja tego show. Jedyne co mogę powiedzieć to to, iż jestem w naprawdę dużym szoku i jak dobry był to sezon. ZOM 100... Zdecydowanie najbardziej urzekł jest swoim pełnym pozytywizmu przesłaniem. Serial śledzi losy głównego bohatera, który pracuje w wyzyskującej pracowników korporacji. Pewnego dnia na świecie wybucha epidemia zombie, a główny bohater, zamiast rozpaczać nad swoim losem, cieszy się z tego faktu. Cieszy się, że nie musi wreszcie iść do pracy i jest wolny. Nareszcie może mieć czas dla siebie. Następnie tworzy sobie listę 100 do zrealizowania, rzeczy do zrobienia zanim zostanie zombie. Pomimo faktu, iż motyw zombie jest prawdopodobnie moim najbardziej znienawidzonym motywem w popkulturze, tak tutaj serial ten kochałem z miejsca. Głównie dlatego, jak bardzo inne podejście ma to do tego tematu. Motyw zombie tak naprawdę zapchnięty jest tutaj na drugi plan, a anime to przede wszystkim opowiada o czerpaniu z życia jak najwięcej i szukaniu pozytywów w najbardziej dołujących chwilach. I tym sposobem docieramy do końca naszej gali, a już za chwilę ogłoszymy zwycięzcę ostatniej kategorii. Zanim jednak to nastąpi, chciałem zachęcić was, aby i wy napisaliście w komentarzu o waszych ulubionych czy najbardziej znienawidzonych animacjach 2023 roku. A tymczasem zwycięzcą kategorii najlepszego serialu animowanego 2023 zostaje Scott Pilgrim. Myślę osobiście, iż w moim przypadku nie było mowy o niczym innym. Nie bez powodu dałem temu anime aż 10 na 10, a sam serial upracował się obecnie w moim top 4 ulubionych anime wszechczasów. Myślę, że to show to coś, na co naprawdę czekałem od dawna i gdy nareszcie to dostałem, to poczułem się niewiarygodnie usatysfakcjonowany. Tak więc w ten sposób nasza gala rozdania złotych pudełek dobiegła końca. Mam nadzieję, że słyszymy się na kolejnej edycji, która odbędzie się w następnym roku, a ja życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze... Łączmy się w bólu.